Gama modelowa Renault od jakiegoś czasu już wymagała mocnego odświeżenia i faktycznie Renault Megane najnowszej generacji, czyli wersji elektrycznej, dosyć mocno zaczęło odświeżać tą gamę stylistycznie oraz także silnikowo, ale nie zapominajmy także o tradycyjnych układach napędowych oraz samochodach, które są takie najbardziej kompaktowe. No i właśnie Renault chce także zmienić sobie całą gamę modelową i wprowadza kompletnie nowy model. Renault Kadjar? Nie. Nowy Renault Austral. Zapraszam na test najnowszego kompaktowego crossovera francuskiego, czyli Renault Australa. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy oczywiście do tego francuskiego pięknego samochodu, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie waszym subskrypcjom my możemy testować, dzielić się z wami oraz pokazywać te najnowsze samochody. Więc co, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem i co, jedziemy dalej z tematem. No dobra, ale co w takim razie z Renault Kadjarem? Faktycznie był taki samochód crossover, który oczywiście był średniej wielkości i był to dosyć popularny samochód, choć szczerze powiedziawszy nie był najwyższych lotów, więc Renault postanowiło kompletnie usunąć tą nazwę, jeśli chodzi o swoje portfolio i zastąpić ją czymś kompletnie nowym. No właśnie, nowym, czyli nowym Renault Australem, który ma być kompletnie inny od swojego poprzednika, ale także ma być tym idealny, kierowanym samochodem do grupy średniej, która będzie chciała właśnie nowego, modnego crossovera. Francuzi, jak to Francuzi, uwielbiają stylistycznie zaszokować oczywiście nas klientów i tak też robią, jeśli chodzi o nowe ich samochody i tak faktycznie jest z Renault Australem. Renault Austral jest naprawdę stylistycznie bardzo, bardzo ładnie narysowany. Zobaczcie także na naszą konfigurację. Konfiguracja, która jest najwyższa oczywiście możliwa w cenniku, czyli jest z wersją Alpine Esprit, czyli tak zwaną wersją już usportowioną, dzięki czemu właśnie ten producent francuski, jakim jest Alpine, ma także współpracę właśnie z Renault i dzięki temu mamy także ciekawe wersje, takie jak kiedyś RS, tak w tym przypadku właśnie mamy wersję Alpine. Jeśli chodzi o nasz samochód, bardzo nowoczesny kolor satynowy, a tak naprawdę matowy, matowy kolor szary, który jest, nazywa się Schiste Grey, tego jest bardzo ciekawa, nietypowa nazwa, ale jest bardzo ładnym, nowoczesnym kolorem, trochę może upierdliwym, jeśli chodzi oczywiście o jego czyszczenie czy utrzymanie w czystości, ale naprawdę wygląda wręcz niesamowicie. Ten satynowy kolor, który podkreśla te wszystkie przetłoczenia, które są na masce, mocne rysy, które są także tutaj na zderzaku. Wygląda to po prostu świetnie. Świetnie także wyglądają na pewno nowoczesne światła LED-owe, LED Matrix Vision od Renault. Po prostu coś ładnie, nowocześnie narysowanego, oczywiście charakterystyczne, jeśli chodzi o Renault Megane oraz właśnie nowego Australa. Bardzo ładne, zrobione oczywiście w detalach i są to światła matrycowe, które są w stanie wycinać obiekty w formie samochodów. Robią to całkiem nieźle, choć może szczerze powiedziawszy bywały lepsze samochody w tej klasie, ale i tak za wygląd należy im się oczywiście pochwała. Napompowany zderzak oraz te charakterystyczne wloty. Wersja Alpine właśnie nie udaje tego. Bardziej chcę podkreślić tą sportowość tego samochodu przez te konkretne wloty oraz te czarne dokładki w formie Piano Black. Wygląda to naprawdę bardzo zacnie stylistycznie. Grill. Zobaczcie też na grill, który jest polakierowany na oczywiście w pełni czarny kolor, także delikatnie w satynowym odcieniu oraz także ten chrom, który jest naprawdę w takim bardzo przyjemnym odcieniu, jest takim ciemnym chromem i to mi się bardzo podoba.
oraz znaczek Renault. Nowy znaczek Renault, który się pojawił w tym roku i jest także, zobaczcie, jak mocno przyciemniony. Przyciemniony jakby był folią PPF, a tak naprawdę on wyjeżdża już tak z salonu. Brakuje tu jedynie podświetlenia, bo to by zrobiło taką wisienkę na torcie, a tak to jest po prostu dosyć duży i jest po prostu dosyć niesamowicie to wszystko podkreślone. Także dzięki oczywiście czarnemu dachowi, który jest także w opcji. No po prostu wygląda to majestatycznie dobrze. A stylizacyjnie oczywiście trzeba dopełnić to kołami. Kołami w wersji Alpine naprawdę możecie się pozachwycać, bo są to naprawdę bardzo ładne felgi. Felgi w 20-calowym rozmiarze. Są to felgi bardzo ładne, nazywające się Daytona, trochę przypominające mi oczywiście wyścig Daytona. Nowoczesne felgi, które mają także tutaj charakterystycznie napis Alpine i są też w takim wyciemnionym chromie. No wygląda to po prostu świetnie. Prosty wzór, pięcioramienny. Bardzo ładnie kojarzy się tą z całą stylizacją. Jest to wszystko naprawdę mega, mega po prostu połączone. Czuć się trochę we wnętrzu. Niestety te 20 cali jest dosyć dużym rozmiarem, jeśli chodzi o Australa, bo jest wyczuwalne to niestety na zawieszeniu. Opony Michelin 235x45 na R20. No właśnie tu brakuje delikatnie tego profilu, ale w podstawowych wersjach zaczynacie od 17-calowego koła, które będzie o wiele bardziej komfortowe, ale myślę, że złotym środkiem, jeśli chodzi o Australa, będzie tutaj 19-calowa felga, która na pewno będzie bardziej komfortowa, ale też już będzie stylowa. No ale jeśli chcecie mega, mega styl, no to te piękne felgi Daytona od Alpine myślę, że muszą tutaj wlecieć. Ale największą wadą Australii, jeśli chodzi, to jest układ hamulcowy i to tylnej osi. Nie, szczerze powiedziawszy, jak na nowy samochód jest to dosyć mocno niedopuszczalne, żeby właśnie wewnętrzne rotory tylnych tarcz rdzewiały. Samochód, który ma 20 tysięcy kilometrów, ma już porzewiałe wewnętrzną część tarczy. Troszeczkę to nie przystoi, jeśli chodzi o nowe samochody i zwracam Wam mocno na to uwagę, że taki efekt faktycznie występuje. Ale Renault Austral tak naprawdę jest idealnym przedstawicielem kompaktowych crossoverów. Tak, miał zastąpić Kadżara i to mu się także udało. Jest standardowy ze względu także na jego wielkość. 4 metry 50 cm długość, standardowy wymiar na przykład Volkswagena Tiguana. Niestety jest na przykład mniejszy od większej Hondy ZR-V, którą żeśmy testowali, ale jest na przykład delikatnie większy na przykład od Toyoty Corolli Cross, która także jest jego oczywiście rywalem. 2,66 metra rozstawu osi. To nie jest za wiele, to jest tyle co posiada Dacia Duster z tego koncernu, więc szczerze powiedziawszy tutaj Francuzi zbytnio się nie popisali, bo także czuć delikatnie to we wnętrzu, że tego miejsca nie ma jakoś nie wiadomo jak dużo, ale jest całkiem oczywiście także zacnie. Czyli ja miejsca naprawdę mam sporo, tylko uwaga, jest pewien trik. Taki, że mamy przesuwną tylną oczywiście część. Teraz mam maksymalnie przesunięty tylny rząd siedzeń do mojego fotela, który jest ustawiony pod mój wzrost, 1,80 m i szczerze powiedziawszy jest naprawdę, naprawdę całkiem nieźle. A jeszcze mogę się oczywiście odsunąć, zabierając troszeczkę przestrzeni w bagażniku. Idealne ułożenie nóg, idealne ułożenie także ciała, więc tutaj naprawdę na dłuższych także tripach będzie wyjątkowo dobrze. A pojawiła się także tutaj regulacja. Regulacja tak naprawdę delikatnie pochylenia oparcia. Jest niewielka ta regulacja, ale jest oczywiście. Minimalny tunel na środku, ale tak naprawdę niewielki. Dwa porty USB, także nawiewy klimatyzacji z możliwością zamknięcia, czy także oczywiście podłokietnik, który jest naprawdę taki konkretny, duży i macie także dwa miejsca na kubeczki, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Piękna niebieska nitka w wersji Alpine, miękka skóra także na podłokietniku, czy Alcantara, która także jest naprawdę wysokiej jakości z tym pięknym przeszyciem. Tu się już pojawia niestety taki troszeczkę chamski plastik, ale ładnie tu jest wykończony na przykład przy tej klamerce także tym pięknym, po prostu chromowanym, matowym elementem. No i tyle, jeśli chodzi o tylny rząd. Dla takiego crossovera macie 18 cm prześwitu, tylko szczerze powiedziawszy, do czego Wam będzie potrzebne to 18 cm prześwitu, jak Renault Austral występuje wyłącznie, tylko i wyłącznie z napędem na przednią oś. Jeśli chcielibyście napęd na 4, musicie się udać do Nissana, właśnie po Qashqai. Ale tak naprawdę i tak jest to świetnie zrobione, bo zobaczcie, jak ten pięknie samochód wygląda. Satynowy kolor do tego połączony z tym czarnym dachem, przyciemnianymi szybami, to po prostu wygląda mega, mega dobrze. No i fajnym elementem, który oczywiście umila podróżowanie, to jest na pewno to, że drzwi także otwierają się razem z wewnętrznym progiem, dzięki czemu nie pobrudzicie sobie także nogawek. A tylna część stylizacji Renault Austral także jest czymś bardzo nowoczesnym i także bardzo fajnym elementem. Zobaczcie na ten element, który najbardziej podkreśla tą stylizację, czyli długie, wąskie światła LED-owe, które oczywiście są takim charakterystycznym elementem, jeśli chodzi o Renault, właśnie już od Megane 4. Tak naprawdę macie nowoczesne światła w formie LED-owej, bardzo fajnie zrobione oraz takimi naprawdę charakterystycznymi detalami oraz zobaczcie, jak one są pięknie wykonane. Jest to oczywiście architektura 3D, która naprawdę przypomina troszeczkę takie
Włókno troszeczkę tak wygląda jak splot materiału. Zwróć uwagę na pewno na nowy znaczek Renault oraz właśnie napis Austral, który jest także wykonany w tym pięknym, ciemnym chromie, który wygląda po prostu fenomenalnie. Wąska szyba, która oczywiście także jest takim teraz charakterystycznym elementem, jeśli chodzi o Renault Megane najnowszej generacji. Dosyć długi spoiler dachowy, czy także i rekinek. To naprawdę robi tą stylizację naprawdę wszystko zacnie. Delikatny piano black oraz właśnie taki charakterystyczny, po prostu normalny plastik. I fajnie, że umiejscowiono także osobno światła do cofania naprawdę niskiej właśnie w zderzaku, dzięki czemu oświetlenie wieczorem przy cofaniu jest naprawdę bardzo, bardzo jasne i dzięki temu naprawdę łatwo się także parkuje wieczorem tym samochodem. No to czas na praktyczność bagażnika. Bagażnik macie oczywiście automatycznie, elektrycznie otwierany za pomocą gesty stopy i także oczywiście za pomocą przycisku. Dosyć to długo trwa, ale działa, ale to jest zaleta, jeśli chodzi faktycznie o to, że nie musicie robić tego oczywiście ręcznie. Bagażnik nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki. 450 litrów to jest tak naprawdę dosyć porównywalnie w tej klasie, ale jest dosyć niski pułap pojemności bagażnika. Ale nie zmienia to faktu, że ta przestrzeń, która jest tutaj, jest naprawdę przyjemna oraz ustawna. Wszystko jest obite bardzo ładnym także materiałem. Pojawiła się także oczywiście podłoga, która jest podwójna lub może być tak jak w naszym egzemplarzu nawet wykorzystana na koło dojazdowe, które kosztuje raptem 700 zł. Więc tutaj możecie mieć albo podwójną podłogę, albo właśnie to koło. Jeden haczyk po lewej, drugi haczyk po prawej oraz złącze 12-woltowe i jedno światełko zwykłe, tradycyjne, żarówkowe nie oświetla tego bagażnika praktycznie wcale. Chcecie oczywiście powiększyć sobie tą przestrzeń aż do 1525 litrów i to naprawdę w jednym ruchem. Oraz pociągacie sobie z drugiej i to już macie 1525 litrów pojemności bagażnika. Tylko uwaga, drobny szczegół jest taki, że jednak podłoga nie jest równa razem z oparciami foteli, więc jest delikatny także uskok. Austral jest naprawdę pojemnym, praktycznym samochodem właśnie kompaktowych crossoverów, więc myślę, że tutaj nie będzie z tym problemu, żeby się zapakować na wakacje czy na inne wyjazdy. Czas na gamę silnikową, a tak naprawdę jeśli chodzi o Australa, macie dwa silniki, ale tak naprawdę jeden, bo to jest jeden ten sam silnik, czyli 1.3. Tak, macie tutaj silnik, który jest dosyć znany, jeśli chodzi o tą grupę. Macie tutaj silnik 1.3 turbo o 4 cylindrach, który ma moce od 140 koni do 158 koni. Stosowane oczywiście także w Qashqai, stosowane także w Kadżarze oraz jeszcze w paru innych modelach, jeśli chodzi o Renault, bo ten silnik jest znany już od dłuższego czasu, jeśli chodzi o tą grupę. Moc 158 koni w najmocniejszej wersji. Szczerze powiedziawszy, weźcie ten silnik, bo 140-konny silnik może w tym samochodzie naprawdę nie jechać, bo 158 koni nie jest także jakoś super mega żwawe. 9,7 sekundy do pierwszej setki, co także oczywiście zweryfikowaliśmy. No właśnie, czyli tak naprawdę nie jest to szybki samochód, ze względu na to, że jest połączony także ze skrzynią CVT. CVT, które jest tutaj zamontowane, bardzo fajnie wpływa także na spalanie, w stanie zejść naprawdę do przyjemnych wartości. Średnie spalanie według WLTP to 6,7 litra na 100 km. W naszym teście udało się zejść do 6,8 litra na 100 km, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem, jak na samochód, który waży 1,5 tony i jest nowoczesnym crossoverem. Czas na spalanie z Warszawy, 7,9 litra na 100 km, przejechane okolice 100 km, ale bierzcie pod uwagę, że ostatnie 20 km to był naprawdę gruby korek, więc niestety spalanie dosyć mocno wzrosło do góry. Ma ten samochód dosyć dużo problemów, ze względu w szczególności na tą miękką hybrydę, która ledwo co działa. O właśnie, i to jest najgorszy moment, kiedy jest to wyczuwalne, kiedy ogrzewanie priorytetem jest i musi zostać załączony silnik spalinowy i czujecie dosłownie, jak silnik wypycha was do przodu, bo auto hold musi go przytrzymać. To po prostu coś irytującego, kiedy po prostu ten silnik startuje i następnie dostajecie takie uderzenie, jakbyście mieli zaciągnięty hamulec ręczny. I jeszcze parę takich drobnostek, ale o tym wam opowiem oczywiście więcej we wrażeniach z jazdy. No, ale jest chociaż luksusowo oraz premium, macie podnośniki. A to tyle, jeśli chodzi o silnik. Wow, jak to pięknie wygląda. I to jest właśnie coś, na co lubię Francuzów. Za takie drobnostki, które naprawdę fajnie wyglądają. A wnętrze najnowszego Australa
jest dosłownie kopią tego, co żeśmy widzieli w Renault Megane, ale na początek chcę Wam zwrócić uwagę na materiały i na ich jakość. Oczywiście w wersji Alpine są one lepsze i naprawdę tutaj to widać. Zobaczcie na to, piękna Alcantara przeszyta niebieską nitką. Także oczywiście miękki, także ta górna część, także deski rozdzielczej. Tutaj mamy także oprzyte taką skórką, która też jest przeszyta piękną niebieską nicią. Dlatego całe te fotele jest tutaj naprawdę konkretnie. Zobaczcie także na te piękne wstawki aluminiowe, które tutaj są. No i oczywiście nagłośnienie Harman Kardon, które tutaj nam się delikatnie w takiej pięknej maskownicy także podkreśla, czy także właśnie na środku ten głośnik centralny też wygląda nieźle. Alcantara tutaj na boczku i to jest takiej wysokiej, dobrej jakości. To, co Renault nas zawsze przyzwyczaiło, że jest na kiepskiej, tandetnej jakości, to tutaj naprawdę jest naprawdę bardzo fajnie. Kierownica to jest oczywiście coś, co w nowym Renault jest kompletnie inne. Spłaszczona u góry, spłaszczona u dołu, to nie jest już koło kierownicy, tylko to jest szczerze powiedziawszy trochę już wolant. Na dole macie wykonane ją z alkantary, a na górze także oczywiście ze skóry. I także pojawiła się nitka przeplatana w kolorze Francji. Mega detal, który mi się naprawdę bardzo, bardzo także podoba. Pokrętło, które służy do zmiany tryby jazdy. Tutaj macie tak zwane multisense, które możecie sobie oczywiście regulować właśnie tryby jazdy. To nie jest pokrętło, tylko jest to przycisk. Po lewej stronie macie wszystko odnośnie zarządzania tempomatem aktywnym oraz oczywiście autonomią, a po prawej stronie macie skróty do funkcji telefonu, czy także zmian tego widoku, który jest także tutaj, jeśli chodzi właśnie o cały ekran dla kierowcy. A tych widoków jest sporo, całą mapę Google, które możecie sobie tutaj wyświetlić. Do tego także takie bardziej standardowe tryby typu właśnie autonomia, czy taki bardziej normalny, tradycyjny tryb, taki spersonalizowany, czy taki tradycyjny, który możecie sobie oczywiście tutaj tą prawą częścią jeszcze sterować i dokonfigurować sobie rzeczy dosłownie pod siebie. Łopatki do sterowania oczywiście przełożeniami tej skrzyni CVT oraz także to nieszczęsne coś, co już krytykowałem także w Renault Megane, także tutaj się pojawiło. Wybierak do skrzyni biegów, wycieraczki oraz ten Dings, który jest oczywiście do sterowania głośnością multimediów i multimediami. Nie wiem, po co Renault jeszcze to stosuje. A kiedy chcecie wrzucić bieg, to tak naprawdę robicie coś takiego. No właśnie, i zaczynacie cudować. Ale przechodząc sobie do centralnego ekranu inforozrywki, to zacznijmy sobie właśnie od kamery 360 stopni, która jest bardzo fajnej jakości i naprawdę także fajnie działa. Jest także z przodu, jest także z tyłu i za to mega plus, bo macie także autonomiczne parkowanie także w tym systemie. System, który jest spersonalizowany pod Was, bo jest połączony z Waszym systemem googlowskim. Tutaj macie idealną mapę, która jest także ze wszystkimi Waszymi punktami, ze wszystkimi Waszymi lokalizacjami i cały czas jest podpięty do asystenta Google, czyli tak jak powiecie sobie, hej Google, co możesz dla mnie zrobić? Możesz powiedzieć, jaka będzie dzisiaj najniższa temperatura lub zadzwoń do Eryka na numer komórkowy. No właśnie. I takie rzeczy możecie sobie sterować, możecie sterować własnym smart home'em i tak dalej, ale to jest to, co nam znane jest z Androida. Macie także oczyszczacz powietrza, który jest tutaj zastosowany, jest jeszcze parę różnych opcji, które możecie sobie oczywiście tutaj przeklikać i naprawdę sprawnie działa to wszystko i możecie, co ważne, także doinstalowywać aplikacje ze sklepu Play, który jest także tutaj, takie jak Spotify, czy jeszcze różne innego typu Wasze ulubione aplikacje. Klimatyzacją sterujecie sobie tutaj, a także oczywiście na tym pięknym panelu lotniczym, który jest po prostu fenomenalnie wykonany i wygląda to wręcz zdatnie, to jest naprawdę mało powiedziane. Sterowanie temperaturą oraz wszystkimi rzeczami się tutaj odbywa. Podgrzewane koło kierownicy, podgrzewane trójstopniowo fotele i co ważne także podgrzewana szyba. Szyba, która jest oczywiście zaciągnięta właśnie z Nissana Qashqai, także ma tutaj takie lamelki oczywiście jeśli chodzi o swoją strukturę i jest cała podgrzewana, więc w zimę kompletnie nie macie co się stresować, jeśli chodzi o jakiekolwiek odszranianie czy także skrobanie szybek. Ale są też małe drobnostki w tym wnętrzu, które mi nie do końca pasują. Co prawda fotele są bardzo ładne, bardzo nowocześnie zrobione oraz faktycznie są z bardzo fajnych materiałów. Ten materiał, który jest tutaj na środku, jest wysokiej jakości oraz ta Alcantara z tymi przeszyciami oraz tym pięknym logo Alpine także robi oczywiście robotę. Pasy, które są tutaj zastosowane, no jest taki dodatek jak niczym w BMW M-Power, że macie po prostu przeszycie takie niebieskie. Wygląda po prostu niesamowicie to dobrze i w takich detalach Francuzi są niesamowici. Czy fotele, które są tutaj zastosowane, trochę mi nie grają. Szczerze powiedziawszy, po trasie z Warszawy do Łodzi już miałem ich dosyć, ze względu na to, że ich wyprofilowanie oraz oczywiście taka ergonomia troszeczkę mi nie przypasowała i miałem ochotę jak najszybciej wyjść, bo po prostu fotele nie są zbytnio wygodne. Co prawda mają masaż, oczywiście odcinek lędźwiowy, jeśli chodzi o kierowcę, także jest regulowany, ale to nadal co
coś tutaj nie gra, więc na dłuższych trasach może być delikatny dyskomfort. No i ten tunel środkowy, który jest czymś wyciągniętym prosto z samolotu. Uwaga, startujemy. Tak, to jest dosyć nietypowe i śmieszne rozwiązanie, nie wiadomo do końca do czego, ale tak naprawdę służy jako podpórka do ekranu, który oczywiście jest taki dosyć duży. Jest to także ładowarka indukcyjna, na którym możecie położyć sobie tutaj wasz smartfon i to jest jeden z fajniejszych elementów, że go cały czas widzicie i jest zawsze pod ręką. Wsuwając to do przodu macie tutaj dosyć duży schowek w formie na przykład takiego małego śmietnika, czy także oczywiście na portfel, czy inne drobiazgi. A tutaj macie także dwa porty USB, złącze 12-woltowe oraz dwa cup holdery. Nowe wrażenia z jazdy, nowy samochód, nowy Austral, więc jak tym się faktycznie jeździ? Jeśli chodzi o Australa, szczerze powiedziawszy, wsiadałem do tego samochodu trochę jak do zagadki. Czy to będzie jednak bardzo podobny samochód jak w przypadku było Kadżara, czy jednak będzie kompletnie coś innego? Jednak tutaj stylistycznie jest to wszystko powiązane bardziej z nowym Megane E-Tech, czyli jednak mamy tu ten środek i tak dalej, ale czy coś się zmieniło względem jazdy? Jest trochę inaczej. Jeśli przyzwyczailiście się do Francuzów, które są naprawdę miękkie, ultra komfortowe i takie, wiecie, delikatnie pływające na boki, to szczerze powiedziawszy jest troszeczkę zmiany. W Qashqai macie wielowahacz, a tutaj jest zastosowana belka skrętna z tyłu i to jest najbardziej jednak wyczuwalne, że kiedy macie nierówności czy jakieś innego rodzaju dziury, to jest jednak to irytujące, że to zawieszenie jest dosyć twardo zestrojone. Jak na Francuza jest to aż dziwne, szczerze powiedziawszy, że aż tak twardo wybiera nierówności i nie pomagają w tym na pewno 20-calowe koła, które po prostu ten efekt jednak potęgują. Układ kierowniczy nie ma dramatu, jest naprawdę bardzo przyjemnie jak na rynówkę, te ruchy też są dosyć przyjemne. Oczywiście całe nadwozie delikatnie dziś chodzi, ale to jest taki standard, szczerze powiedziawszy, jak na tą klasę samochodu i oczywiście na to, że siedzicie jednak 18 cm nad ziemią. Jest po prostu w miarę dobrze, ale bez szału. Przechodzimy sobie dalej. Silnik oraz cały osprzęt, jeśli chodzi o skrzynię biegów i tak dalej. Uwaga! Brak mocy. Brak. O, teraz trochę się napędziło. Z tym jest największy problem. Austral w wersji 140-konnej nie mam pojęcia jak jeździ, ale będzie totalna zamuła. A jeśli chodzi o silnik 160-konny, czyli dokładnie 158 koni, też nie ma rewelacji. Jest dosyć duża zwłoka, jest bardzo wręcz duża zwłoka i przy najczęściej tych niskich prędkościach jest w miarę fajnie zrywnie i ten samochód potrafi jakoś się napompować i to turbo wstaje. Tak jak teraz jadę okolice 90 km na godzinę i chciałbym na przykład wyprzedzić ciężarówkę, no brakuje mi po prostu mocy. Brakuje mi tej mocy, to mi się zdarzyło już parę razy, jeśli chodzi o ten układ silnikowy, że po prostu brakuje mi mocy, żeby bezpiecznie wyprzedzić chociażby dwa tiry, czy jednego nawet tira na zwykłej krajówce. I to jest mocno denerwujące. Tutaj powinno być tak jak na przykład w Qashqai e-Power, czyli jakieś te 190 koni i wtedy ten samochód by zaczął się odpychać. Ale to, co jest najbardziej wkurzające, to jest także układ start-stop. Wtedy, kiedy on gaśnie, zaczyna sobie przytrzymywać hamulcem po prostu auto hold i teraz i dopiero. Jest tak irytujący system miękkiej hybrydy, a powinno to działać o wiele lepiej, że miękka hybryda działa na tej zasadzie, że nie czujecie tego auto start-stopu, a tutaj jest po prostu na odwrót. Działa to fatalnie, po prostu fatalnie. Za każdym razem, kiedy chcecie miło i przyjemnie kogoś przewieźć, to wyłączcie system auto hold i wyłączcie też od razu tutaj jednym przyciskiem system start-stop, bo działa po prostu tragicznie. Ale są też plusy. Skrzynia biegów, jeśli chodzi o ten samochód, jest to CVT, czyli tak popularne skrzynia, która jest montowana w na przykład układach hybrydowych i faktycznie to słychać. Kiedy naciśniecie mocniej pedał przyspieszenia, no to trochę się drzewnie po głosy i to niestety jest problematyczne, ale szczerze powiedziawszy działają na nią triki, jeśli chodzi oczywiście wszystkie takie hybrydowe triki, czyli odpuszczenie nogi z gazu, ona po chwili spada na bardzo niskie obroty i to jest właśnie zasługa tego, dzięki czemu ten samochód także ma naprawdę niskie spalanie właśnie dzięki tej skrzyni. Gdy nie słyszycie zmian biegów, nie słyszycie także tego wycia charakterystycznego dla innych CVT, bo po prostu ten samochód w miarę ma jeszcze sensownie oprogramowaną tą skrzynię, a skrzynia utrzymuje naprawdę niskie obroty. 1600 obrotów i jadąc sobie 80 parę na godzinę jest naprawdę nisko i po prostu nie słyszycie tego układu silnikowego i to szczerze powiedziawszy na plus.
A jeśli chodzi o spalanie, to jest najfajniejsza rzecz właśnie w tym układzie. 6,8 litra na 100 km mamy średniego spalania z całego testu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna wartość. I to jest zasługa właśnie tej skrzyni, którą macie oczywiście w formie tego CVT. Kiedy widzicie, ja jadę sobie 70 parę na godzinę i delikatnie utrzymuję sobie po prostu prędkość. Tak naprawdę macie okolice 5,4 litra na 100 km. I to jest właśnie tego zasługa. Te triki, kiedy odpuszczacie sobie nogę z gazu i po prostu czujecie, że ten samochód toczy się, bo ten samochód nie zwalnia mocno skrzynią, bo CVT właśnie nie ma za zadanie mocno hamować silnikiem i skrzynią, tylko po prostu toczyć się o wiele więcej i o wiele dłużej. I to faktycznie robi. Mieście okolice 7 litrów, to jest tak naprawdę wynik po prostu dosyć zadowalający jak na właśnie Australa, tylko po prostu nie ma mocy. Nawet przyjemnie jest to wygłuszone, jest to taki standardowy poziom, jeśli chodzi o te crossovery, to tak naprawdę tutaj nic się nie zmienia. Harman Kardon gra w miarę przyjemnie i można w miarę za niego także dopłacić, ale to nie jest najwyższej klasy system audio, ale jest naprawdę całkiem niezły. Tych minusów naprawdę sporo się nazbierało, aż dziwne, szczerze powiedziawszy, jak na taki samochód. Ale plusy są. Oczywiście autonomia, która działa po prostu za jednym przyciskiem, tak jak w przypadku było Megane, tak kacie sobie dosłownie jednym przyciskiem ustawiacie prędkość, ustawiacie także prędkość do znaku i tak naprawdę kierownica działa sama i działa naprawdę na wyjątkowo dobrym poziomie. Połączenie także z Android Automotive, które jest tutaj, czyli wszystkie mapy Google oraz ten head-up display, który jest, to naprawdę działa wyjątkowo dobrze i tu nie mam żadnych praktycznie zastrzeżeń. No, więc to tyle, jeśli chodzi o Australa. Największa wada? Jednak po prostu brak mocy, delikatnie także to wygłuszenie oraz po prostu te problemy z miękką hybrydą, która po prostu irytuje. No to czas to podelikatnie podsumować. Wrażenie z jazdy dosyć specyficzne, bo szczerze powiedziawszy wyszło dosyć dużo wad. No właśnie, ale zacznijmy sobie delikatnie od ceny. Jeśli chodzi o nowego Renault Australa w najtańszej wersji wyposażenia, tak już w miarę sensownie skonfigurowanej z tym słabym silnikiem 140-konnym, macie okolice 150 tysięcy złotych tak naprawdę za gotowy samochód. Wersja Iconic, czyli taka już naprawdę bardzo fajnie wyposażona, to jest okolice 180 tysięcy złotych, a uwaga, nasz piękny Alpine Esprit z tymi wszystkimi dodatkami oraz tym kolorem za 7,5 tysiąca złotych jest warty okolice 205 tysięcy złotych i szczerze powiedziawszy jest to dosyć duża cena względem porównania na przykład z Qashqaiem, czy jeszcze z paroma innymi także samochodami. Dlaczego? Bo Qashqai tak naprawdę wygrywa oczywiście z Australem, jeśli chodzi o napęd. 190 koni, a tu raptem 158. I szczerze powiedziawszy, to jest największa wada, jeśli chodzi o Renault. Problem z silnikiem. Tak naprawdę ten samochód ma dosyć dużo wad, w szczególności właśnie z wrażeń z jazdy. Silnik, brakuje mu mocy. Skrzynia CVT jest naprawdę dobrym połączeniem tylko w momencie wtedy, kiedy chcecie mieć naprawdę niskie spalanie, ale wtedy, kiedy chcecie mieć dynamikę, to wtedy zaczyna być upierdliwe. Pojawiają się różnego rodzaju problemy z miękką hybrydą, pojawiają się problemy z autoholdem. Są takie drobnostki, które po prostu irytują, ale każdego dnia, kiedy wsiadacie właśnie do Australa, to i tak jesteście zadowoleni ze względu na to, że wsiadacie do pięknego, luksusowego wnętrza, które jest naprawdę wykonane fenomenalnie jak na Renault, że kiedy macie ten piękny kolor i te wszystkie dodatki, naprawdę ludzie zwracają uwagę na ten samochód, bo jest czymś innym i jest francuskim samochodem, który wygląda, a nie jest zwykłym samochodem niemieckim, który po prostu jest nudny do bólu. I to naprawdę jest fajną robotą, ale szczerze powiedziawszy 200 parę tysięcy złotych za nowe Renault Austral to jest dosyć duża cena i szczerze powiedziawszy miałbym trochę dylemat, czy jednak kupić Australa, czy jednak pójść do Nissana i kupić Qashqaia i Power. No i tak oto, moi drodzy, dokończyliśmy cały materiał o Renault Australu, a wy nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo na tym kanale oczywiście pojawia się jeszcze nie jeden ciekawy samochód, więc co, dołącz do naszych subskrybentów, bo ten kanał dzięki temu się oczywiście także rozwija. Dwa inne ciekawe filmy oczywiście na zapełnienie waszego ciekawego wieczoru, a ja oczywiście dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć, hej!